Ja mam tę komfortową sytuację, że mogę się wyręczyć uczniami i za chwilę to zrobię, ale chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim druhowi, harcmistrzowi Krzysztofowi Jakubcowi, który jest naszym dobrym duchem, aniołem stróżem, mentorem, a dziś okazuje się również skutecznym promotorem. Serdecznie dziękuję Akademii za to, że doceniła naszą pracę u podstaw. A teraz już oddaję głos uczniom. Kto mi dał skrzydła? Kto mnie odział pióry? I tak wysoko postawił, że z góry wszytek świat widzę. A sam, jako trzeba, tykam się nieba? Tak przed niemalże 500 laty pisał Jan z Czarnolasu. I z pewnością przez myśl mu wtedy nie przeszło, że niewielka szkoła podstawowa w Łodzi mnóstwo lat później będzie nosiła jego imię. A taki patron zobowiązuje. Nasi nauczyciele wzięli sobie do serca słowa Kochanowskiego i stworzyli wspaniałą szkołę, której specjalnością jest uskrzydlanie uczniów. Mam w tym swój udział. Przez kilka kolejnych lat wcielałam się w rolę mistrza Jana i odwiedzałam dzielnych małych żaczków w dniu święta ich patrona. I proszę mi wierzyć, że te wyprawy w czasie i przestrzeni sprawiły, że niezwykła magia słowa, która zaczęła dominować we wszystkich naszych uroczystościach, uskrzydliła nas. Zwracamy ogromną uwagę na kulturę słowa, wybieramy wśród uczniów królową i króla kultury, którzy wyróżniają się nie tylko nienagannymi manierami, ale piękną, poprawną polszczyzną. Odstąpiliśmy całkowicie od używania telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole. Zamiast jednego dnia książki i praw autorskich zrobiliśmy tydzień kultury czytelniczej. Przez cały rok trwa konkurs na mistrza lektur szkolnych, a konkursy ogólnoludzkie, takie jak Znam baśnie Andersena czy Kaligraficzno-krasomówczy, połączony ze świętem języka ojczystego, na stałe wpisały się w kanon łódzkich prestiżowych wydarzeń edukacyjnych. Nam, młodym, wydaje się, że mówić pięknie po polsku to obciach. Nie ma bardziej mylnego myślenia. Uświadomiłam to sobie na zajęciach koła teatralnego, które prowadzą te oto panie. Niesamowita przygoda, zabawa, dystans i budowanie siebie. I zawsze piękna polska mowa. I uwagi pani. Zły akcent, szukaj właściwego słowa, nie połykaj głosek, zbyt nonszalancko, nie chlujnie. A potem sukces na deskach łódzkiego Teatru Lutnia. I taka refleksja, że gdyby nie szkoła podstawowa numer 29 w Łodzi, nie wiedziałabym, jak wielką przyjemność można czerpać z ładnego mówienia w języku ojczystym. Szkoda, że za kilka dni będę musiała się rozstać z moją szkołą. I jeżeli mogę wykorzystać ten moment, to chciałabym powiedzieć, że opuszczanie murów szkoły podstawowej w klasie szóstej to stanowczo za wcześnie. A na pytanie Jana Kochanowskiego, kto mi dał skrzydła? Bez wahania odpowiem, szkoła podstawowa numer 29 w Łodzi. A ja się cieszę, że jestem dopiero w drugiej klasie. Jeszcze 4 lata czekają mnie w tej szkole razem z moimi kolegami i koleżankami z klasy. I oczywiście bardzo dobrymi nauczycielami. Już teraz gram we wszystkich przedstawieniach i chodzę na konkursy recytatorskie, a więc godnie cię zastąpię. A kto wie, może kiedyś wygram konkurs krasomówczy.